Dzień dobry Państwu, witam w programie. Minął tydzień, ostatni tydzień przed wyborami, a więc oczywiście nie unikniemy tego tematu. Dzisiaj w żelaznym składzie kolega Mateusz Piskorski, dzień dobry. Dzień dobry. Zdążył. Adam Śmiech z Pabianic zdążył. Witam kolegów, witam Państwa. I Przemysław Piasta z Poznania też obecny. Dzień dobry, witam Państwa, witam kolegów. I Jan Engelgard, Warszawa. Proszę panów, tak jak mówiłem, tematem głównym będzie podsumowanie kampanii, bo jeszcze wyników nie będziemy mogli podsumować, ale zaczęlibyśmy od tematu międzynarodowego, czyli wojny między, no właśnie, czy między Palestyńczykami a Izraelem, czy między Hamasem a Izraelem i co z tego wynika dla Polski i dla tego, co się dzieje na przykład w kontekście wojny na Ukrainie. Ja tylko tytułem wstępu powiem, że kolega Przemysław Piasta opublikował taki materiał, że to nie jest nasza kolejna, nie nasza wojna, no ale zdania w redakcji są podzielone, bo na przykład kolega Łukasz Jastrzębski, no to będzie tekst opublikowany w wydaniu papierowym, częściowo się nie zgadza z kolegą Przemysławem Piastą, a więc tutaj może na ten temat też ten kontekst polski byśmy omówili. No bo sytuacja jest jakby dynamiczna, jeszcze nie wiemy, jak to się wszystko zakończy i kto za tym stoi i tak dalej, ale by zaczął tutaj kolega Mateusz Piskorski. Pytanie brzmi, jak powinna zachowywać się Polska, to znaczy jako państwo, no bo oczywiście jak obywatele mogą zajmować różne stanowisko i czy to może mieć wpływ, drugie pytanie, na, no nazwijmy, przesilenie na Ukrainie, to znaczy Ukraina odchodzi na drugi plan, jeżeli chodzi o politykę Zachodu i pomału będziemy się tam zbliżać do końca, bo takie głosy też się pojawiły. Proszę bardzo. Ja może zacznę od tego, że nie może być to siłą rzeczy nasza wojna, bo my nie mamy na nią żadnego wpływu. Nawet gdybyśmy bardzo chcieli mieć wpływ, bardzo kibicowali jednej czy drugiej stronie, to siłą rzeczy nie wpłynie to w żaden sposób na losy ludności palestyńskiej, czy później być może losy ludności żydowskiej na Bliskim Wschodzie. Nasz wpływ jest w obecnej przynajmniej sytuacji mniej niż niewielki. A co powinna zrobić? To jest bardzo dobre pytanie. Polska dyplomacja w takiej sytuacji. Polska dyplomacja mogłaby odegrać niezwykle konstruktywną rolę, gdyby chciała i gdyby rzeczywiście w dalszym ciągu była profesjonalną dyplomacją, a nie grupką ludzi nominowanych tylko i wyłącznie z uwagi na afiliacje i znajomości partyjne. Otóż przypomnę tylko, że teoretycznie moglibyśmy dysponować na Bliskim Wschodzie ogromnym kapitałem, gigantycznym kapitałem wizerunkowym. Dlaczego mówię o tym kapitale wizerunkowym? No z jednej strony doskonale wiemy, że duża część założycieli państwa Izrael, tego pierwszego pokolenia, ale też później, późniejszych pokoleń, już w drugim czy trzecim pokoleniu tam już urodzonych polityków izraelskich, są ludzie mający korzenie w Polsce. Skoro to byli i są ludzie mający korzenie w Polsce, no to teoretycznie przy umiejętnej polskiej polityce moglibyśmy ten fakt jakoś dyskontować i mieć z nimi dobre, również takie nieformalne relacje z częścią izraelskiej klasy politycznej. Nie mówię, że z całą, ale z tą częścią, która te polskie korzenie swoich przodków dzisiaj wspomina z jakimś sentymentem. Drugim elementem jest to, że mieliśmy za czasów Polski Ludowej znakomite relacje z krajami świata arabskiego, z państwami świata arabskiego, również z Palestyną, tak. Owszem, również z Palestyńczykami, choćby za czasów Yassera Arafata i z Organizacją Wyzwolenia Palestyny. Więc tu też moglibyśmy zdyskontować ogromny, wypracowany na przestrzeni dziesięcioleci kapitał. Moglibyśmy po prostu, gdyby polska dyplomacja była dyplomacją, a nie przypadkowym zbiorem ludzi, jak już mówiłem, moglibyśmy spróbować na przykład podejmować jakieś działania mediacyjne. Budzimy dużo mniej kontrowersji niż wiele innych państw, zwracam uwagę, które próbują te działania w taki czy inny sposób tam podejmować, no bo przypomnijmy tylko, że albo są to kraje arabskie, które siłą rzeczy z ograniczonym zaufaniem traktowane są przez stronę izraelską. Albo są to kraje
mniej lub bardziej postkolonialny, z postkolonialną przeszłością, mówię oczywiście o krajach szeroko rozumianego tak zwanego Zachodu, albo jest to kraj uznawany za bardzo stronniczego zwolennika Izraela, jakim są Stany Zjednoczone. A więc ci wszyscy aktorzy pozostali nie mieliby tak neutralnej pozycji, jaką my moglibyśmy mieć w całym tym konflikcie. Ale oczywiście ja odpowiadam na pytanie kolegi redaktora, które dotyczy jakiegoś całkowicie hipotetycznego, nierealnego obecnie stanu pożądanego. Wprost, co moglibyśmy zrobić, a czego i tak nie zrobimy, rzecz jasna. To, że zaczął się teraz, przechodząc do drugiej kwestii, amok proizraelski, to, że flagi ukraińskie na różnych profilach w mediach społecznościowych wypierane są dzisiaj przez flagi Izraela, no, świadczy w sposób jednoznaczny o tym, że tak, rzeczywiście tematyka ukraińska, czy to się to podoba Zełenskiemu i jego ekipie, czy nie, zostanie przynajmniej na jakiś czas zepchnięta na drugi, a może nawet trzeci plan. Wszystko oczywiście w zależności od skali tego konfliktu, który będziemy obserwowali w ciągu najbliższych tygodni, a może nawet miesięcy. Ja obstawiam, że to trochę potrwa na Bliskim Wschodzie. Wszystko w zależności od tego, jak krwawy będzie ten konflikt i ile podmiotów ostatecznie do tego konfliktu przystąpi, bo tu też jestem pesymistą i gdybym miał dzisiaj obstawiać, to obstawiałbym, że to się nie ograniczy do Strefy Gazy i do działań podejmowanych przez Cahal, przez Izrael przeciwko ludności Strefy Gazy. To rozleje się dużo szerzej, a rozleje się dużo szerzej, bo tu pewna moja teza, bo najwyraźniej część ludzi w Izraelu z nieznanych mi przyczyn tego chce. To znaczy realizacja polityki czystki etnicznej, która właśnie w tej chwili na naszych oczach się odbywa, realizacja środkami bardzo brutalnymi, podkreślmy, siłą rzeczy musi sprowokować reakcję najpierw ulicy arabskiej, a później być może niektórych państw czy aktorów pozapaństwowych, takich jak no, choćby Hezbollah w Libanie. Więc Izrael sam się prosi o odpowiedź, stosując te metody, które stosuje, i Izrael sam ten konflikt eskaluje. Pytanie drugorzędne, nad którym zastanawiamy się między innymi z zdradzą rąbek tajemnicy z naszym izraelskim rozmówcą, byłym deputowanym Knesetu, z którym wywiad ukaże się na łamach Myśli Polskiej. Otóż pytanie dotyczy spraw wewnętrznych już izraelskich, czy powiedzmy zrobiła to, sprowokowała to jakaś opozycja w sektorze bezpieczeństwa, w sferze, w środowiskach wojskowych, czy w środowiskach służb, opozycja przeciwko Netanyahu. Czy zgotował to sam Netanyahu po to, żeby właśnie przejąć władzę albo no, objawić się w roli tego bohatera, który w roli bohatera, który zdobędzie dla Izraelczyków, czy żydowskiej części Izraela, Strefę Gazy. To jest rzecz drugorzędna, to jakby pewnie później historycy już będą badać, skąd to się wzięło i kto to sprowokował, to co się wydarzyło. Natomiast moim zdaniem przesądzone, prawie przesądzone jest jedno: jeśli konflikt będzie ewoluował w tym kierunku, w którym ewoluuje teraz, z dnia na dzień, z godziny na godzinę w kierunku eskalacji, będzie konfliktem o skali regionalnej, już nie lokalnej, już nie, powiedzielibyśmy, wojną domową, czy konfliktem wewnętrznym na formalnie rzecz biorąc terytorium państwa Izrael, ale będzie wojną, konfliktem regionalnym, dużo bardziej krwawym, bo ja na jedną rzecz chcę zwrócić jeszcze koledze uwagę. Otóż jak popatrzymy sobie na dane, tu w kontekście ukraińskim chcę to powiedzieć, jak popatrzymy sobie na dane z ONZ-u dotyczące liczby ofiar cywilnych, to wiecie, że przez te kilka dni liczba ofiar cywilnych, zarówno po stronie izraelskiej, jak i palestyńskiej, tam na Bliskim Wschodzie, przewyższyła liczbę wszystkich ofiar cywilnych dotychczasowych wojny na Ukrainie. To jest coś niesamowitego. Czyli tam na Bliskim Wschodzie cierpią głównie cywile, podkreślam, po jednej i po drugiej stronie, no mamy około 1000 ofiar ze strony izraelskiej, od tego przecież się zaczęło. Natomiast no, na Ukrainie mamy całkowicie inny typ konfliktu, gdzie umierają oczywiście dziesiątki tysięcy, a może i setki tysięcy żołnierzy.
Więc to jednak trochę inny ciężar gatunkowy. I choćby z tego powodu uwaga świata, dużej części świata będzie przykuta do Izraela. I już ostatnia rzecz, żeby nie przedłużać, że jeszcze później w ramach dyskusji, koledzy, pozwolicie, że powiem kilka słów, ale ostatnia rzecz dotyczy, no właśnie, Stanów Zjednoczonych. Czy, zadajmy sobie pytanie, czy w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich, silniejsze jest lobby żydowskie czy ukraińskie? To jest oczywiście pytanie retoryczne. To jest pytanie retoryczne, ale to jest pytanie retoryczne, na które odpowiedź pozwoli nam powiedzieć, czyje interesy i czyje sprawy i która tematyka stanie się teraz tą najważniejszą w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście, że izraelska, a nie ukraińska. Oczywiście, że w cieniu tych wszystkich wydarzeń toczących się dzisiaj na Bliskim Wschodzie będzie i Ukraina, i sukcesy, co by tu nie mówić. Mamy informacje z frontu, z Donbasu, sukcesy armii rosyjskiej, która tych sukcesów na Ukrainie będzie prawdopodobnie miała okazję odnosić teraz dużo więcej, choćby dlatego, że strumień broni ze Stanów Zjednoczonych i tak już ograniczany będzie jeszcze skromniejszy. Mówię o tym płynącym na Ukrainę. Dziękuję. No jeżeli chodzi o te lobby, to bo kolega powiedział, czy lobby ukraińskie, czy żydowskie będzie silniejsze. Złośliwi by powiedzieli, że oba są żydowskie. Lobby, ale jedno jest pod szczytem Coś w tym jest, ale o tym powiem w Michałkach, jeśli pozwolicie. Natomiast ja tutaj bym, jeżeli chodzi o sam konflikt, to ja jestem większym, no nazwijmy, optymistą, że żaden z krajów arabskich nie pali się, żeby się przyłączyć do tej wojny z różnych powodów. Zresztą proszę zobaczyć, że kwestia palestyńska zawsze była oczywiście na sztandarach, ulica i tak dalej, ale państwa poszczególne arabskie się do tego nie paliły, żeby się mieszać. Z różnych powodów skomplikowanych, religijnych i tak dalej. Poza tym oni uważają Hamas w krajach, gdzie rządzą, no nazwijmy, albo monarchowie, albo są dyktatury narodowo-socjalistyczne, za organizację im wrogą również. Bo przecież Hamas chciał obalać, czy tam państwo islamskie popierał przez jakiś czas. Więc to jest bardzo skomplikowane, dlatego ja bym był ostrożny. Proszę też zauważyć. Jeśli mogę tylko wejść w słowo odnośnie Hamasu, jeśli kolega pozwoli. No tak. Bardzo mocno chciałem jedną rzecz podkreślić, bo ja wiem, że to jest ta właśnie część retoryki izraelskiej, ale Państwo Islamskie było wspierane w sposób ewidentny przez Izrael w okresie wojny domowej w Syrii. Słyszeliśmy oficjalne informacje o tym, że bojownicy Państwa Islamskiego byli, no, że tak powiem, leczeni w szpitalach na okupowanych wzgórzach Golan, to po pierwsze. I ono akurat z Państwem Islamskim, Hamas tu chciałby sprostować, bo nie ma nic wspólnego. Hamas to jest tak naprawdę odgałęzienie braci muzułmańskich, czyli organizacji zakazanej i zwalczanej w Egipcie, stąd Egipcjanie się tak przed nimi zamykają. Natomiast to jest islam umiarkowany, podkreślam. Przedstawiciele Hamasu to nie są salafici ani wahabici, to są zwolennicy nauk Hasana Albany, egipskiego zresztą teologa sufickiego. No to są sunnicy, muzułmanie z tego nurtu sufickiego, czyli umiarkowanego. To nie są salafici ani wahabici, do których należą ludzie z Państwa Islamskiego czy z Al-Kaidy. Także tu Izrael próbuje nam jakby mieszać te porządki, natomiast jak popatrzymy na te konfesyjne podziały muzułmańskie, to Hamas nie jest formacją fundamentalistyczną. No, to bym dyskutował, bo ja przypomnę, że ta wojna zaczęła się jednak od ataku Hamasu na również cywilną ludność, więc gdzie raczej nie przebierano w środkach. I oczywiście, Hamas... tak, ale kolego, to Organizacja Wyzwolenia Palestyny też kiedyś stosowała terroryzm w swoim czasie. Organizacja Wyzwolenia Palestyny, notabene chciałem zauważyć, że skrót OWP jest taki sam jak Obóz Wielkiej Polski, ale to jest przypadek całkowity i tak dalej. Chciałem tylko zwrócić uwagę, właśnie dobrze, że kolega powiedział o WP, bo nazwijmy OWP czy Al-Fatah nie ma żadnego wpływu na to, co dzieje się w Gazie. Więc niektórzy mylą, że mówią Palestyńczycy kontra Izrael, tymczasem ci Palestyńczycy są jedni pod wpływem całkowitym Hamasu, a drudzy no jeszcze jakieś resztki wpływów Al-Fatahu. Kolega Śmiech. Tak, odpowiadam na kolegi pytanie, bo rozumiem, że było do wszystkich.
No jeżeli chodzi o zaangażowanie Polski, no to tutaj dodam tylko jedno zdanie do tego, co powiedział Mateusz, bo się oczywiście z tym zgadzam. Zwracam uwagę na to, że tak zwany Instytut Pamięci Narodowej wiele swoich działań na polu pseudonaukowym, bo to jest czysta polityka, poświęca zohydzeniu chociażby właśnie organizacji wyzwolenia Palestyny, w połączeniu takim, że tutaj dyktatura komunistyczna w Polsce wspiera terrorystów, czy też wspierała terrorystów arabskich. I to ma budować potem odpowiednio zapalającą się lampkę świadomości ludzi, którzy to czytają, którzy to odbierają, którzy o tym opowiadają. No a jeżeli tak, no to oczywiście jedno i drugie jest jako czyste zło przedstawiane. Także to trzeba tutaj dodać. No oczywiście w tych okolicznościach no, czy spodziewać się czegokolwiek tutaj nie należy. Ja powiem tylko, że z osobistego doświadczenia miałem kilku kolegów. Nie twierdzę, że z organizacji wyzwolenia Palestyny, bo oni się do tego nie przyznawali, natomiast byli to Palestyńczycy. Jeden z nich nawet był chrześcijaninem. I no, ich stosunek do Żydów był taki, że nie będę tego teraz mówił głośno, w każdym razie bardzo dobrze wspominam znajomość z nimi. Ale to tylko tyle, jeżeli chodzi o tę sprawę, natomiast znalazłem dla Państwa, jeżeli chodzi o sprawę teraz ogólną, ja nie będę się tutaj wypowiadał na temat, kto za tym i kto za czym stał i jakie siły. Tutaj pytanie retoryczne Mateusza jest o tyle retoryczne, że oczywiście lobby żydowskie czy izraelskie jest silniejsze, dlatego że chociażby po stronie przeciwników demokratów, przeciwników Bidena, jest duża grupa ludzi takich, chociażby sam Donald Trump i część jego zwolenników, która jest oczywiście proizraelska i to przecież wiemy z czasów prezydentury Trumpa i jego uznania Jerozolimy, prawda? Także z tym się należy liczyć. Natomiast oczywiście są również wśród wspierających tą grupę trumpowską MAGA, powiedzmy tak, w amerykańskiej polityce ludzie jak Paul Craig Roberts, którzy sympatii do Izraela nie czują. Także tak to wygląda. Natomiast znalazłem dla Państwa taką ciekawostkę. Ja potem powiem, z którego to jest roku i kto to napisał, ale chciałbym Państwu tutaj dwa zdania czy trzy przeczytać. Otóż trzeba oceniać fakty w sposób sprawiedliwy i trzeźwy. Mogło się w przededniu wojennego starcia wydawać, że narodem, o którego los trzeba się troskać i któremu należy współczuć, są Żydzi. Może ocenę taką dyktowały fakty, a może tylko byliśmy pod tym względem ofiarami ogarniającej cały świat zachodniej propagandy. Za wcześnie jeszcze, by to oceniać. W każdym razie, jeśli idzie o chwilę bieżącą, nie ulega wątpliwości, że stroną zasługującą na współczucie są Arabowie. To oni stali się ofiarami najazdu i klęski, to oni cierpią, to oni masowo zapełniają obozy uchodźców, to oni cierpią głód i niedostatek. Te dwa krótkie zdania, proszę Państwa, po wojnie sześciodniowej w 1967 roku w Horyzontach napisał nie kto inny jak Jędrzej Giertych. No idealnie pasuje, proszę Państwa, do tej sytuacji, z którą mamy do czynienia obecnie po 50, dobrze liczę, 6 latach. Dokładnie mamy do czynienia z tą propagandą i tutaj jeszcze na zakończenie z mojej strony zwracam uwagę na dwa aspekty. Pierwszy, operacja Wielki Lament w polskich mediach. Różne słynne osoby się wypowiadają, no oczywiście te flagi wszędzie, tutaj już koledzy wspominali w mediach społecznościowych, ale przecież flagi na urzędach w Warszawie i tak dalej, i tak dalej. No i to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa natury ogólnej w porównaniu do reakcji świata międzynarodowego, bo żyjemy w świecie globalizacji i nie uciekniemy od tego, od porównań, jak traktuje się jedną wojnę, jak traktuje się drugą wojnę, jak się traktuje uczestników. Czy sportowcy, bo ja już nie mówię, żeby wykluczać sportowców palestyńskich, bo nie ma ich z czego wykluczać. Natomiast cóż, w tej chwili Izrael po prostu dokonuje czystek etnicznych na obozie koncentracyjnym, jakim od 15 lat blokady jest Gaza. Ja tutaj pokazuję zdjęcie przy okazji, takie, które jest najlepszym przykładem na to, jak wygląda Gaza i życie w Gazie. To jest, proszę Państwa, taka sytuacja, jak po powstaniu warszawskim Niemcy zburzyli Warszawę, ale nie wypędzili, gdyby nie wypędzili ludności, ta ludność została w tej zburzonej Warszawie, to tak żyją Palestyńczycy. Świat przygląda się temu
przerażony, bo nie wolno się narazić wiadomo komu, proszę Państwa. Taka jest prosta sytuacja. Sportowcy Izrael teraz odwołano na mecz eliminacji do Mistrzostw Europy, który, jak wiadomo, Izrael jako stara europejska państwowość bierze udział. Natomiast nikt nie mówi, to jest tak pięknie zorganizowana propaganda, że oczywiście ofiarami są przede wszystkim i praktycznie jedynie w niektórych aspektach Żydzi izraelscy. I oczywiście nikt nie mówi o wykluczaniu, o sankcjach i tak dalej, podczas gdy już nie tylko sportowcy Rosji, ale Białorusi Bogu Ducha winnej w tym wypadku, a zwłaszcza Bogu Ducha winni sportowcy Białorusi są praktycznie niemal ze wszystkiego wykluczani hurtowo. Także zwróćmy na to uwagę, to są truizmy, co ja mówię, bo każdy z nas, zwłaszcza tutaj Państwa, widzów naszego programu, jesteście ludźmi świadomymi, wiecie doskonale, jaka jest sytuacja, ale warto czasami to do końca wyartykułować. Mam tutaj też książkę taką, proszę Państwa, nie będzie tego widać, więc ja tylko Państwu powiem, Wprowadzenie do konfliktu arabsko-izraelskiego, która gromadzi w swojej treści wszystkie rezolucje, pomysły pokojowe, które do początku XXI wieku tej kwestii wyprodukowano. No tak to trzeba powiedzieć, bo wyprodukowano bezproduktywnie niestety. I coś ciekawe zwróciło moją uwagę, proszę Państwa, plan Breżniewa 15 września 82. Breżniew zmarł w 82 roku w listopadzie, więc zapewne to jest po prostu plan przywództwa ówczesnego Związku Radzieckiego. No i cóż, no i cały czas powtarza się to samo. Wycofanie się Izraela z okupowanych ziem, zagwarantowanie praw narodu palestyńskiego do posiadania własnego państwa na mocy pierwotnej rezolucji ONZ i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest niewypełnione, to wszystko zupełnie swobodnie gwałci i dosłownie, i w przenośni Izrael. No i taka jest sytuacja. Bardzo smutna. Ten obłęd, wielki lament w polskich mediach trwa. Nagle celebryci, którzy nie mają pojęcia o niczym, a o polityce zagranicznej też w ogóle, nagle okazują się wielkimi przyjaciółmi Izraela. No żałosne, proszę Państwa. Dziękuję bardzo. Teraz kolega Przemysław Piasta. Ja tylko powiem, że stanowisko Rosji jest ciekawe, bo oczywiście mówimy o Zachodzie, to wiadomo, i Stanach Zjednoczonych, ale Rosja zajęła takie wstrzemięźliwe stanowisko, mówiąc, że wzywa obie strony oczywiście tam do powściągliwości i tak dalej, oraz do wypełnienia właśnie tych postulatów, które kolega mówił o Breżniewie, ale to przecież jest ciągłość pewna stanowiska, do utworzenia państwa palestyńskiego ze stolicą w Jerozolimie, czy w jednej z części Jerozolimy, prawda? I do, czy tak, jakby zwrócić Jerozolimie. Ja myślę, że Izrael na to nie jest teraz gotowy, aczkolwiek czytałem, uwaga, w taki komentarz w Times of Israel, jest taka gazeta, i tam taki autor napisał tak: ale my też ponosimy za to winę, bo żeśmy traktowali w Arafata i ten nurt, który z punktu widzenia obecnego jest bardziej umiarkowany niż Hamas, jako nieistniejący, a trzeba było się z nimi dogadać, bo oni nie kwestionują prawa Izraela do istnienia, a Hamas kwestionuje. I czyli jakby Izrael wyhodował sobie przeciwnika jest takiego, z którym już nie ma żadnego dialogu. A trzeba było dialogować z tymi właśnie Palestyńczykami, którzy tam na zachodnim brzegu. Kolega Przemysław Piasta czekał długo, ale się doczekał. Czekał długo, ale się doczekał. Szanowni Państwo, jako że pisałem na ten temat tekst, to najłatwiej mi wypowiedzieć się w tej kwestii. Ten tekst miał taką główną tezę, że to jest kolejna wojna, która nie jest naszą, nie jest polską wojną. A to przede wszystkim dlatego, że jak tylko ten konflikt rozgorzał na nowo, bo to nie jest nowy konflikt, tylko to jest bardzo stary, już ponad stuletni konflikt, który co chwilę wybucha nam z nową siłą i wybucha dokładnie z tych samych przyczyn, z tego powodu, że nigdy nie został definitywnie rozwiązany. A zatem kolejna faza eskalacji tego konfliktu wywołała po stronie polskiej jakiś amok. Przede wszystkim amok po stronie komentatorów, ale także po stronie niestety czynnych polityków, w tym prezydenta Andrzeja Dudy, który natychmiast zaczął słać, na szczęście tylko za pomocą mediów społecznościowych, ale i tak daleko idące deklaracje. Czytamy w jego oświadczeniu, cytuję: potępiłem atak Hamasu, a zwłaszcza akty przemocy wymierzone w ludność cywilną. No porządku, ale dalej. Zapewniłem o polskim wsparciu dla działań mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa. Z jakiej racji, panie prezydencie, zapewnił pan o polskim wsparciu dla tego typu działań? Nikt panu nie dał tego typu prerogatyw, ponieważ Izrael prowadzi regularną wojnę z ludnością palestyńską i nie widzę powodu, dla której Rzeczpospolita Polska miałaby tą wojnę wspierać.
Szanowni Państwo, akty przemocy wzajemne w tym rejonie mają bardzo długą historię. W gruncie rzeczy, aby ją omówić, musielibyśmy poświęcić na to cały program, i to obszerny program, myślę, że nie zmieścilibyśmy się w godzinie. Musielibyśmy cofnąć się do roku 1920, kiedy Palestyna przypada Brytyjczykom jako mandat brytyjski i zaczyna się tam wtedy sterowane przez Brytyjczyków i wspierane organizacyjnie przez Brytyjczyków żydowskie osadnictwo. Nowa ludność, która nie mieszkała na tym terenie, zostaje dla niego sztucznie implementowana. No bo co z tego, że to teren historycznego, biblijnego Izraela, skoro z perspektywy 1920 roku jest to teren całkowicie arabski. A zatem to Brytyjczycy zafundowali nam, całemu światu, ale przede wszystkim Żydom i Arabom, ten wieloletni, wielopokoleniowy konflikt. Więc jeśli myśmy mieli szukać winnych i szukać tych, czyj powinien być to problem, powinniśmy go szukać wśród Anglosasów, a nie wśród samych siebie. Najmądrzejsze, co możemy zrobić, to w tym konflikcie nie wtrącać. Można nawoływać obydwie strony do opamiętania. Można, jeśli ktoś jest osobą religijną, modlić o pokój na Bliskim Wschodzie, ale absolutnie nie można autorytetu Rzeczpospolitej narażać na szwank. Absolutnie nie można wtrącać się w tego typu niemożliwy już w tej chwili, moim zdaniem, do rozwikłania w normalny, pokojowy sposób spór, bo to wskazuje nas na skonfliktowanie się, zupełnie niepotrzebne, dalsze skonfliktowanie się zarówno ze światem arabskim, jak i ze światem żydowskim. A zatem, ewentualnie wzywając do opamiętania obydwie strony, pozostańmy od tego konfliktu jak najdalej. Ja podobnie jak Adam mam kontakty, a w każdym razie miałem w dość już odległych czasach bliskie kontakty z Palestyńczykami, których jest w Poznaniu spora grupa, takie zwarte środowisko. No faktycznie ich poglądy na kwestię żydowską, nazwijmy to, nie są możliwe do zacytowania w naszej telewizji, ani zresztą żadnej innej telewizji, bo są to poglądy, nazwijmy to, dość radykalne i pomysły też są dość radykalne. Natomiast no, żywiąc do nich osobistą sympatię, nie zmieniam swojej głównej optyki. Jako człowiek współczuję ich losowi, współczuję losowi ich narodu, współczuję losowi ich społeczeństwa, bo jest to po prostu los niegodny pozazdroszczenia. Natomiast my jako naród i państwo musimy dbać przede wszystkim, tylko i wyłącznie tak naprawdę, o własne interesy, a nie o zbawianie całego świata. Po raz kolejny wracamy do myśli no najlepszego polskiego polityka XX wieku, prymasa Wyszyńskiego, który uczył nas nieuków, abyśmy właśnie zadbali głównie o własną ojczyznę, a nie próbowali zbawiać cały świat, bo te polskie tendencje do zbawiania całego świata nie są ani niczym nowym, ani niczym odkrywczym. Natomiast jako, że koledzy doskonale wyczerpali wątek, chciałbym powrócić do tematu, który nam trochę umknął, kwestii ukraińskiej w kontekście nazwijmy to nowych wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Nie jest tak, że Ameryka zapomniała o Ukrainie, ponieważ Ameryka i Wielka Brytania przeznaczyły już po wybuchu nowej fazy konfliktu na Bliskim Wschodzie kolejne transze wsparcia militarnego, czyli po prostu broni z przeznaczeniem na front ukraiński. Ta broń z pewnością wkrótce ten prąd dotrze, albo być może nawet już dotarła, ponieważ zdarza się tak, że te transze są ogłaszane, kiedy fizycznie już są w drodze, albo nawet już fizycznie są na Ukrainie. Tymczasem jednak wieści na froncie ukraińskim wcale nie są dla Ukraińców dobre. Ta legendarna wiosenno-letnia, później letnia ofensywa przeszła już praktycznie na całym froncie w fazę stagnacji, czyli możemy powiedzieć, że ofensywa zakończyła się niepowodzeniem. Tymczasem nastąpiła natychmiastowo, zgodnie zresztą z regułami sztuki wojennej, kontrofensywa Rosjan. Szczególnie jakby widowiskowa jest w tej chwili operacja pod Awdiejewką, gdzie z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że będziemy tam mieli do czynienia ze scenariuszem podobnym, jak mieliśmy do czynienia w Bachmucie. W tej chwili Rosjanie próbują kleszczowo, że tak to określi, dwustronnie obejść pozycje ukraińskie, otoczyć w miarę możliwości to miasto, twierdzę, no i następnie zdławić opór żołnierzy ukraińskich. Mamy w tej chwili na tym terenie tak zwaną mgłę wojny. Obydwie strony nie dopuszczają do pojawienia się jakichś zobiektywizowanych informacji, które pozwoliłyby nam nabrać przekonania, jak rzeczywiście wygląda w tej chwili sytuacja. Wszystko wskazuje na to jednak, że w tej chwili inicjatywa jest po stronie rosyjskiej. A zatem polskie media są w dość szczęśliwej sytuacji, ponieważ nie muszą teraz swoim widzom i słuchaczom czy czytelnikom, którym przez kilka miesięcy robiły wodę z mózgu, mówiąc, jak to Ukraina zdobywa kolejne wioski, miasteczka, spychając Rosjan z ich pozycji obronnych, nie muszą teraz odszczekiwać tych wszystkich wierutnych bzdur, którymi próbowały nas karmić. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję, nie będziemy kontynuować, bo mamy pół godziny jeszcze na wybory, a przecież za dwa dni każdy z nas
bo koledzy zdeklarowali, że będą głosować, idzie do urni. Nasi słuchacze w większości też, chociaż niektórzy zadeklarowali, że nie idą. I zaraz powiemy, jak oceniamy to, czy każdy ma prawo. Oczywiście ja tylko kończąc powiem, że zgadzam się tutaj z kolegą Przemysławem Piastą, że trzeba zachować ostrożność, ale jednak powiedzenie, że to jest nasza wojna w przypadku konfliktu na Ukrainie, a w Izraelu, to jest jednak dwie różne sprawy, bo jeżeli chodzi o Bliski Wschód, to my możemy sobie tylko tak werbalnie deklarować, nie ma to żadnego znaczenia, ani logistycznego, ani jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, natomiast w przypadku konfliktu na Ukrainie ma, więc miejmy tutaj poczucie proporcji, że to nie ma żadnego znaczenia, te oświadczenia prezydenta, bo w przypadku Ukrainy to miało wymierny wyraz w wysyłaniu broni, zrobienia z Polski tranzytowego kraju, a więc jakby narażenia nas również na wplątanie się w ten konflikt. Takiego niebezpieczeństwa nie widzę w przypadku konfliktu na Bliskim Wschodzie. Mocem dwa słowa, kolego. Nie wysyłamy broni na Izrael, bo nie mamy już co wysyłać. Samą wysłaliśmy na Ukrainę. Po drugie, Izrael posiada nowocześniejsze uzbrojenie niż my, w związku z powyższym, jeśli byśmy wysłali im jakąś broń, to chyba po to, żeby mogli ją sobie wsadzić do muzeum i pokazywać dzieciom, jaką bronią się walczyło kilkadziesiąt lat temu. I taka jest brutalna prawda. Ja bałem się, że nasi politycy będą próbowali wysłać nam jakieś wojsko, ale w kontekście sytuacji w wojsku, którą też warto byłoby pokrótce omówić, bo jest ona wysoce niewesoła, w kontekście tej sytuacji wydaje się, że nawet nie mamy wojska, które moglibyśmy w symboliczny sposób tam wysłać i całe szczęście. Natomiast ja nie jestem zaskoczony, że akurat politycy PiS-u, w szczególności Andrzej Duda, natychmiast zareagowali na coś, co się dzieje konkretnie w Izraelu, no bo różnego rodzaju wątki, ale także wątki, nazwijmy to rodzinne czy towarzyskie, skłaniają rozlicznych polityków PiS-u do ciepłego spoglądania na Izrael. Nie czarujmy się, ta kwestia też nie jest bez znaczenia. No tak, aczkolwiek wie kolega w kręgach, no nazwijmy inteligencji lewicowej pochodzenia żydowskiego, to Izrael nie cieszył się takim wielką sympatią, ale to już jest inny problem. Zamykam kwestię, nazwijmy, bliskowschodnią, no i rzeczywiście przechodzimy poprzez to wojsko, bo moim zdaniem, nie tylko moim, ale chyba kolegów też, najważniejszym wydarzeniem ostatniego tygodnia kampanii była niespodziewana dymisja dwóch najważniejszych generałów, Andrzejczaka i Piotrowskiego, no na tydzień przed wyborami, co oczywiście wywołało takie małe trzęsionko ziemi. PiS oczywiście to próbował zbagatelizować, ale pytanie, które się pojawiło przy okazji, o co tutaj chodzi, nawet pojawiły się takie spekulacje, że oni nie chcieli brać udziału w różnych, snuciu różnych scenariuszy powyborczych, gdzie wojsko mogłoby, ja nie wiem, próbować, nieomal mówiono o jakimś zamachu stanu i tak dalej. Wydaje mi się, że to mało prawdopodobne, ale tym pojawiły się takie głosy. Czy to może mieć jakiś wpływ na decyzje, które no już za kilkadziesiąt godzin ludzie podejmują? Czy to w tym zgiełku kampanii, gdzie codziennie mieliśmy jakieś skandale, pseudoskandale, w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie? Kolega Piskorski. Ja myślę, że już nie ma to żadnego znaczenia i decyzje wyborcze, które, czy postawy wyborcze, które zostały dość trwale wcześniej już uformowane, w moim przekonaniu nie zmienią się pod wpływem tych informacji. Akurat tych informacji dotyczących dymisji najwyższego szczebla dowódców polskiej armii, cóż, nie sądzę, żeby jakikolwiek, którykolwiek z deklarowanych wyborców PiS-u, a przypomnę, że ten podział, ten zbiór wyborców PiS-u to jest raczej taki zbiór o charakterze socjokulturowym, niektórzy złośliwi powiedzą, że sekciarskim wręcz, żeby ludzie, którzy czerpią informacje na ten temat z TVP, która osiągnęła nizinę, a właściwie zapukała od dołu w dno podczas tej kampanii wyborczej, żeby ci ludzie zostali w jakiś sposób zaniepokojeni, czy jakieś pytania by się u nich pojawiły związane z dymisją najwyższych rangą wojskowych. Jakie były przyczyny tej dymisji? No naprawdę nie wiemy. Nie wiemy tak naprawdę, jaki jest stan polskiego wojska też. Czy docierają do nas jakieś szczątkowe informacje? Ja przypomnę tylko, że nie tak dawno, właściwie w tym samym okresie, w którym pokazywano kolejne zakupy drogiego sprzętu za grube miliardy dolarów, widzieliśmy zdjęcia
żołnierzy gdzieś tam spod chyba granicy białoruskiej, którzy stacjonowali w takich barakach i sami musieli sobie w miejscowym sklepie typu Żabka czy Biedronka kupować żywność, jakieś puszki i konserwy, bo armia nawet tego im nie zapewniała. No przecież to jest stan, przynajmniej z tych strzępków informacji, które otrzymujemy, stan całkowicie opłakany pod kątem organizacyjnym. Chyba nikt też nie ma wątpliwości, że w sensie intelektualnym, ale też w sensie prezencji, w sensie wizerunku pan Błaszczak nie nadaje się nawet na urzędnika samorządowego, a nie mówiąc o ministrze poważnego resortu, jakim jest resort obrony narodowej. Ja nie dziwię się, że wojskowi, którym przyszło współpracować z tym cywilnym kierownikiem resortu obrony, mogli czuć pewien dyskomfort. Dlaczego zrobili to teraz? Dlaczego teraz podali się misji, dlaczego teraz odeszli z służby? No, moim zdaniem wyjaśnienia są dwa, albo jest tak, jak mówi część opozycji, między innymi generał Pytel chyba, o tym, że być może gdzieś w PiS-ie ktoś rozpatrywał możliwość wyprowadzenia wojska na ulicę w sposób niekoniecznie konstytucyjny, czy wykorzystania w jakiś sposób tego wojska w wyniku przegranych wyborów. To są sugestie opozycji, tego głównego nurtu opozycji, na łamach Gazety Wyborczej formułowane, a druga teza może być, drugie wyjaśnienie może być nieco bardziej prozaiczne. Może ci panowie generałowie już antycypują wynik wyborczy i być może po odejściu służby, bo służby odeszli, będą chcieli się znaleźć na jakichś stanowiskach w cywilnym kierownictwie nowego Ministerstwa Obrony. Doprawdy tego nie wiemy. Jakie były ich kalkulacje, jakie były bezpośrednie motywy, które nimi kierowały, czy takie bardziej osobiste, czy takie bardziej no, związane z ideowym sprzeciwem wobec tego, co z Wojskiem Polskim jest robione, jak wyglądają rządy Błaszczaka i całego PiS-u nad tym wojskiem. Trudno powiedzieć. Natomiast jeszcze raz podkreślam, moim zdaniem to wszystko się już ukształtowało. Oczywiście możliwe są wahnięcia w jedną lub drugą stronę, ale ja przypomnę, przecież największa i też bardzo mocno nagłośniona afera związana z, no, nazywana aferą wiceministra Wawrzyka, nie wywarła większego wpływu na notowania PiS-u. Nie uszczknęła tego żelaznego elektoratu, chociaż przecież dla tego elektoratu ten mit o zagrożeniu Polski falami imigrantów pozaeuropejskich, pompowany mit od kilku ładnych lat, stanowi jeden z kluczowych elementów tożsamości tej PiS-owskiej, prawda? I mimo tego, że ten mit powinien był runąć w gruzach całkowicie, to jakiś, ja nie mówię o śladowych wahnięciach, o pół punkta procentowego, ale jakichś większych wahnięć poparcia dla PiS-u w związku z tym nie widzieliśmy, a nie widzieliśmy z prostej przyczyny. To moja teza, oczywiście trzeba było ją udowodnić, upowalić badaniami. Ale w moim przekonaniu większość elektoratu pisowskiego to są ludzie, którzy absolutnie nie czytają i nie oglądają nic spoza tej czysto pisowskiej bańki, czyli różnego rodzaju TVP, Trwamów, Republiki i tak dalej. I oni dlatego impregnowani są na wszelkie, czy jakby skandale, kolejne wieści o takich sprawach jak ta dymisja generałów, czy wiele, wiele, wiele innych spraw, które w normalnych warunkach demokratycznej debaty publicznej powinny no, uszczknąć ładnych kilka procent poparcia partii rządzącej. No właśnie, ale to jest pewien sukces PiS-u, bo on przetrwał wszystkie afery bezboleśnie, a pamiętają koledzy, jak były jakieś afery czy aferki w okresie PO, to od razu głowy leciały i tak dalej. W przypadku PiS-u nie. I oni wypracowali taki model funkcjonowania, że obojętnie co się dzieje, to jedziemy dalej. I rzeczywiście elektorat... Ale to wydaje mi się, że oni po prostu, przepraszam, że wejdę słowo, że Platforma nie stworzyła, nie wiem, czy się koledzy zgodzicie, nie stworzyła własnego konglomeratu medialnego, prawda? A, no to tak. No. Ja przypominam sobie media publiczne. Pamiętacie, koledzy, sprzed 2015, to jak się oglądało, to niektórzy mówili, że one są antyrządowe. Bo bardziej krytykowały Platformę niż PiS, ale nie wiem, czy teraz wyciągną wnioski i tak dalej, ale wracając jeszcze do tych afer, to znaczy elektorat PiS-u nauczył się jednego, jeżeli atakują naszych, to znaczy, że to jest spisek zewnętrzny prawdopodobnie, no bo wiadomo, i teraz też tak zinterpretowano, któryś z ministrów dzisiaj powiedział, że dymisja tych generałów, uwaga, to była zdrada, bo w obliczu wojny. No ale tutaj, jak żeśmy słusznie powiedzieli, no formalnie nie uczestniczymy w żadnej wojnie, a oni nieomal to zinterpretowali, że tu wojna się toczy, a oni uciekli z frontu.
Ale zgadzam się z kolegą Piskorskim, że to będzie miało mały wpływ na wynik wyborczy. Czy kolega Adam Śmiech też jest tego zdania? Tak, zgadzam się tutaj z Mateuszem. Dodam tylko, że rzeczywiście myślę, że tutaj ta teza jest bardzo łatwa do udowodnienia, którą wygłosiłeś, bo ten żelazny elektorat potrzebuje tylko jakby umacniania w tych przekonaniach, które zostały mu narzucone, czy też sam po prostu w nie wierzy organicznie. I takie narzucanie, takie utwierdzanie w tych przekonaniach dzieje się właśnie w ostatnich dniach przed wyborami. Wczoraj w telewizji Trwam występowali no właśnie minister Błaszczak, marszałek Witek i sam Jarosław Kaczyński. No i oczywiście wszystko jest pod jednym hasłem. Te wybory mają szczególne znaczenie. Na tle historii od 1989 roku minister Gliński, niedzielne wybory zadecydują, czy Polska będzie krajem suwerennym, czy będziemy służyć interesom innych narodów i tak dalej, i tak dalej. I to jest wpijane do głów ludzi, którzy i tak w ten sposób myślą, ale dodatkowo utwierdzają ich osoby wykreowane na nie tylko na idoli w takim pop-artowym rozumieniu, ale po prostu na zbawców ojczyzny w znaczeniu sakralnym, niemalże religijnym po prostu. No więc jeżeli tutaj możemy mieć do czynienia z jakimikolwiek przesunięciami, no to tylko jest jakiś, no bo cały elektorat PiSu to nie jest elektorat żelazny, prawda, ten radiomaryjny i tak dalej. Jest jakaś tam grupa, która no, nie jest do końca zdecydowana i powiedzmy zastanawia się między PiS-em a innymi nieopozycyjnymi z tej drugiej strony solidarnościowej, powiedzmy, komitetami wyborczymi. I tutaj mogą następować jakieś przesunięcia, ale one są, jak widać, raczej śladowe. To wydawałoby się, że ta sprawa z generałami powinna wstrząsnąć. No, jak to Janusz Korwin-Mikke zawsze mówi, że tak w normalnym państwie, on nigdy nie powiedział, jakie państwo ma na myśli, no ale można przyjąć, że jest to pewien ideał, do którego on się odnosi, a nie faktycznie istniejące państwo. No więc w tak zwanym normalnym państwie oczywiście musiałoby się to skończyć dymisją cywilnego ministra obrony narodowej i konkretnymi przesunięciami, no i przynajmniej zbadaniem tej sprawy i wyświetleniem wobec społeczeństwa. Tutaj elektorat PiSu nie oczekuje wyświetlenia, oczekuje walki na śmierć i życie, gdzie po prostu nienawiść jest podana do drugiego Polaka, który jest nieuważany już za Polaka, prawda, bo w tym samym programie tutaj króciutko sobie sprawdziłem, no to powtarza się cały czas to mantrę, zielona granica, antypolski film, antypolskie działania i tak dalej, i tak dalej. Święta Straż Graniczna, no na przykład, wiecie państwo, już nie mówię o odwołaniach historycznych, no bo jeżeli Ryd Śmigły nie zhańbił munduru polskiego, to teraz dopiero zhańbiła go Agnieszka Holland, ale to tak tylko mała dygresyjka, bo po prostu jest to tak śmieszne i żałosne, że aż muszę o tym powiedzieć. No więc sytuacja jest taka, że mamy żelazny elektorat, który zadecyduje o tym. Niewielkie wahnięcia no w tej chwili z tego wszystkiego, co widzimy w różnych, prawda, tych ośrodkach badania, no to albo zapewnią PiS-owi władzę, albo może nie, ale to już nie będzie wynikało z tego, że to wyniknie z przesunięcia związanego z aferą generalską. A zauważam, że dzisiaj nastąpił jeszcze atak, czy już wczoraj i dzisiaj atak na pana Banasia z prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Jest to rekontra ze strony PiS-u. Oczywiście nie uderza w jakąś konkretną partię, no ale uderza w osobę, która jest uważana przez nich za głównego chyba w tej chwili wroga, bądź co bądź postawiona przez nich, prawda? Więc to jest wróg jeszcze gorszy, niż gdyby pochodził zupełnie z zewnątrz i był pozostałością po dawnym układzie władzy. Dziękuję. To ja jako semestrysta mogę wystąpić, to znaczy ja uważam, że PiS ma częściowo rację, że Banaś wplątał się w kampanię wyborczą, znaczy swoją instytucję, którą kieruje, czyli NIK.
Oczywiście ta krytyka ze strony PiS-u jest niewiarygodna, bo oni wszystkie instytucje zaprzęgli, które sami kontrolują do tego, ale Banaś, który początkowo uchodził za takiego no, niezależnego, niewątpliwie opowiedział się po jednej ze stron politycznych i tu oni mają rację. Jeżeli chodzi o generałów, to nie wiem, czy kolega Piasta się zgodzi, oni powinni złożyć dymisję natychmiast po tym, jak zdyskredytował ich Mariusz Błaszczak wtedy w sprawie tej rakiety, że oni w ogóle nie wypełniali swoich obowiązków, nie informowali go i tak dalej, bo w tej chwili można taki zarzut postawić, że na tydzień przed wyborami jest to krok polityczny. I to, co kolega Piskorski mówił, że może oni no, mówią, że jak władza się zmieni, to na białych koniach wrócą i tak dalej, bo ktoś powiedział, mogli złożyć dymisję w poniedziałek po wyborach, nikt by się nie przyczepiał. Wystąpiłem jako symetrysta, ale na koniec jeszcze pytanie oczywiście do kolegi Przemysława Piasty, bo żeśmy stwierdzili, że żadnych wielkich wahań nie będzie, ale jednak małe wahania mogą być decydujące i ostatnie sondaże jednak dają opozycji dosyć, no nie dużą, ale jednak przewagę. Co na to kolega kolegi Piasty, czyli kolega Palade? Co kolega Palade, to nie wiem, ponieważ nie śledziłem dzisiaj jego Twittera, ale śledziłem go wczoraj, w związku z powyższym spodziewamy się, że to będzie bardzo, ale to bardzo niestabilny Sejm, proszę Państwa. Prawdopodobnie wszystkie obecne partie parlamentarne uzyskają mandat, nie wiem jeszcze dokładnie w jakich proporcjach, prawdopodobnie żadnej spoza tego grona partii, ani Komitetowi Wyborczemu, tym bardziej to się po prostu nie uda. Nie są de facto uwzględniane w sondażach jako jakieś poważne siły polityczne. Największa z nich, czyli bezpartyjni samorządowcy, to jest hucpiarski komitet, nazwijmy sobie rzeczy po imieniu, ponieważ w Polsce kandydują ludzie, którzy mieszkają w kilku zaledwie powiatach województwa dolnośląskiego, a więc jest to typowo, że tak powiem, akcja sterowana z jednego ośrodka, zatem ten komitet nie przekonał do siebie Polaków w jakichś tej większych ilościach, pomimo niezłego występu przedstawiciela tegoż komitetu na jedynej debacie wyborczej w telewizji polskiej. Zatem spodziewamy się, że te pięć komitetów, pięciu partii politycznych obecnych parlamentarnych czy koalicji wyborczych będą znajdowały się także w następnym parlamencie. W jakiej kolejności? No to myślę, że też nie będzie zaskoczenie. Pierwsze Prawo i Sprawiedliwość, druga Platforma, trzecia prawdopodobnie Trzecia Droga, później Konfederacja i Lewica, ale te różnice są tak niewielkie, że w tej ostatniej trójce może dojść do dowolnych roszad, dowolnych zmian. Takie są w tej chwili sondaże. Czy te sondaże się sprawdzą? To, szanowni państwo, jest rzecz jasna, zupełnie inna historia. Ja sądzę, że co do zasady tak, natomiast w szczegółach możemy tutaj się znacząco różnić. Także tutaj na końcówce pewne rzeczy, pewne gesty, a przede wszystkim pewne błędy mogą mieć znaczenie, bo tutaj trudno będzie głosy zyskać, ale łatwo głosy będzie stracić. Jeśli chodzi o strzały we własną stopę albo we własne kolano, no to chyba Komitet Konfederacji w tej kampanii wyborczej zaliczył ich najwięcej. My i tak już dla Państwa omawialiśmy, więc nie ma sensu po raz kolejny do tego wracać, ale mam takie wrażenie, że Konfederacja niczym zawodnik, który przygotował się znakomicie do głównych zawodów w danym sezonie, ale nie trafił z formą we właściwy moment. Przypomnę, że na przełomie lipca i sierpnia Konfederaci mieli w sondażach od kilkunastu procent do 20 nawet bodajże w którymś sondażu, a zatem byli potężną siłą, ewidentnie trzecią siłą, jeśli chodzi o poparcie społeczne i następnie to poparcie systematycznie zaprzepaszczali. Jednak ich pozycja jest stabilna, zatem na pewno do Sejmu się dostaną. Pytanie w jakiej proporcji, w jakiej ilości, no i kto, że tak powiem, personalnie będzie wchodził w skład tego klubu parlamentarnego, to dla nas jest najbardziej istotne, ponieważ właśnie z tych list kandyduje chyba najwięcej osób, o których możemy powiedzieć, są zbliżone do linii programowej naszego pisma, ale czy te osoby zasiądą w ławach sejmowych, no to już jest w znacznej mierze kwestia między innymi państwa decyzji. Ja chciałbym wrócić jednak na chwilę do tematu generałów, bo to jest temat, w którym nie wypowiedziałem własnej opinii, bardzo tą opinię wypowiedzieć bym chciał. Kolega naczelny zwrócił uwagę, że generałowie mogli podjąć decyzję o dymisji w innym momencie. Nie zgadzam się z tą tezą, każdy moment byłby zły. Gdyby podjęli tą decyzję po wyborach, to byłoby to komentowane jako odejście właśnie ze względu na to, że spodziewają się zmiany władzy. Jeśli podjęliby tę decyzję o dymisji po tym, kiedy błotem obrzucił ich nieudolny i niekompetentny minister Błaszczak, byłoby to przyznanie mu racji. Tak, to byłoby przyznanie, że minister zachował się w porządku, a w wojsku było coś nie tak i generałowie podają się do dymisji. A zatem moim zdaniem nie było dobrego momentu na podanie się do dymisji i nie wiem, czym ta konkretna dymisja była wywołana, co było tym czynnikiem decydującym. Ale jeśli miałbym się domyślać, to tych czynników, szanowni państwo, jest cała masa, począwszy od
bardzo kosztownych i całkowicie chaotycznych zakupów, które minister Błaszczak wykonuje na rzecz Wojska Polskiego poprzez kampanię wyborczą, którą minister sobie na koszt tego wojska urządza, mimo że sam deklaruje, że wojsko nie powinno być używane do polityki, notorycznie fotografuje się na ściankach robionych z mundurów polskich oficerów. Może takim czynnikiem, który wpłynął na to, że generałowie mieli już najzwyczajniej w świecie dosyć, był całkowity chaos kadrowy wprowadzony właśnie przez pisowców. Także tych czynników mogła być cała masa. Może są czynniki, najprawdopodobniej są czynniki, o których po prostu nie wiemy i być może nigdy się nie dowiemy. Być może nasi szaleni politycy mieli kolejne jakieś daleko idące plany, jeśli chodzi o wykorzystanie polskiego wojska, czy potencjalne wykorzystanie polskiego wojska, i generałowie uznali, że nie mają innego wyjścia, tylko muszą w tym momencie podać się do dymisji. Że tego typu fakt będzie wykorzystany do gry wyborczej, było oczywistością. Zgadzam się całkowicie z kolegami, że fakt ten nie będzie miał decydującego znaczenia. Jego znaczenie będzie w istocie rzeczy mikre. Mamy na tyle wysoką polaryzację sceny politycznej, że czego by nie zrobiła jedna czy druga strona, to ich fankluby, ich sekty polityczne wytłumaczą to sobie na swój sposób. Bo my, szanowni państwo, w Polsce nie mamy już osób popierających dane partie, ich sympatyków, tylko mamy sekty polityczne i wyznawców partii politycznych. A zatem czegokolwiek nie zrobi Jarosław Kaczyński, to dla PiSu jest dobra, dla antypisu jest ohydne, czegokolwiek nie zrobiłby Donald Tusk, to dla antypisu będzie znakomitym ruchem, a dla PiSu będzie to zdrada i zaprzaństwo. Nie da się dyskutować w żaden sposób z sekciarzami, nie da się dyskutować w żaden sposób z fanatykami, a zatem nie sądzę, aby tutaj jakiekolwiek fakty miały wpływ na to, jakie decyzje będą podejmowały te tak zwane właśnie twarde elektoraty, czyli elektoraty najbardziej sfanatyzowane. Te przepływy, które mogą być interesujące i mogą być znaczące w kontekście zdolności koalicyjnej poszczególnych bloków politycznych, to są przepływy, które będą dokonywały się pomiędzy tymi trzema komitetami bijącymi się o trzecie miejsce. A zatem paradoksalnie to, które z tych komitetów będą większe, które będą mniejsze, jaka będzie proporcja między nimi, będzie decydowało, w którym kierunku przechyli się polska polityka na najbliższe lata. No i też pytanie, czy na najbliższe 4 lata, czy jednak na okres zdecydowanie krótszy, ale odpowiedź na to pytanie poznamy w ciągu tygodnia. No właśnie, bo tutaj nie będziemy podsumowywać jeszcze całej kampanii, bo przygotowujemy taki specjalny program, jak już będą znane wyniki, no to myślę, że koło wtorku, środy, gdzie będzie wiadomo, ile kto ma mandatów, na takie podsumowanie program wyborczy, natomiast do dzisiaj tylko musieliśmy skwitować to ten ostatni tydzień. Ja nie będę pytał kolegów, na kogo będą głosować, bo ja mniej więcej wiem. Aczkolwiek niektórzy koledzy nie wiedzą jeszcze, na kogo będą głosować, ale dzwonił do mnie kolega Andrzej Ślęzak, znany państwu, i powiedział, na kogo będzie głosować. Ale nie mogę powiedzieć. No, więc oczywiście niektórzy mówią, niektórzy nie. Ja myślę, że dwa komitety wśród naszych, no nazwijmy szeroko pojętych odbiorców, są najbardziej popularne. To jest Konfederacja i paradoks, Trzecia Droga. Bo ugrupowania postsolidarnościowe nie cieszą się chyba zbytnią estymą, i to oba. Lewica z różnych powodów też odpada, więc zostają te dwa, no chyba że te niszowe. Ale jak słusznie powiedział kolega Przemysław Piasta, bezpartyjni samorządowcy z partii, bezpartyjni samorządowcy sterowani przez PiS, bo takie mniej więcej jest podejrzenie, to nie jest. Ale oni mają około 3%, więc oni mogą komuś odebrać. Proszę panów, czyli nie będę robił teraz quizu, na kogo kto głosuje, chyba że w Michałkach kto chce powiedzieć, i nie będę robił największe kuriozum tej kampanii. Najlepsza wypowiedź, czy najgorsza, czy najbardziej śmieszna i tak dalej. Ja tylko z ostatniego dnia powiem, że premier Morawiecki powiedział, Donald Tusk to bardzo niebezpieczny człowiek, chce podpalić Polskę. Dobre chyba, nie? To było niezłe, w kontekście też Hamasu. On to zestawił, więc tutaj klamra. No, ale ponieważ do wyborów wrócimy, seria Michałków, i nie muszą być wyborcze, ale jak są, to proszę bardzo. Kolega Mateusz Piskorski, Michałek, to znaczy tak się nie nazywa, ale ma powiedzieć o Michałku. Tak, nie nazywam się, a ja jak zwykle to Michałki z zagranicy pochodzące już tradycyjnie miałem powiedzieć o, a to już bardzo krótko, o naszym głównym, pierwszym dzisiejszym temacie, czyli w kontekście izraelsko-ukraińskim tym razem. On jest dosyć ciekawy, bo władze Lwowa postanowiły uczcić, wesprzeć państwo Izrael
między innymi przez wyświetlanie flagi izraelskiej w różnych miejscach, w tym na pomniku Stepana Bandery. A przypomnę, że jeszcze nie tak dawno społeczność żydowska, organizacje żydowskie Ukrainy w 2016-2018 roku bardzo ostro, no i słusznie, protestowały przeciwko czczeniu między innymi Stepana Bandery i jeszcze kilku innych ukraińskich antysemickich nacjonalistów. Ale widać, chęć przypodobania się Izraelowi jest teraz większa. I jeszcze jedno tylko z Ukrainy, bardzo krótko. Aleksiej Arestowicz zająknął się o tym, że być może będzie kandydował na urząd prezydenta. Niedługo potem policja wszczęła postępowanie przeciwko niemu, stawiając mu zarzuty z artykułu 300 kodeksu karnego Ukrainy, mówiącego o nawoływaniu do dyskryminacji. Podobno miał nawoływać do dyskryminacji kobiet w jednym z prowadzonych przez siebie programów i myślę, że to tylko początek kłopotów Aleksieja Arestowicza. Obserwujmy rozwój demokracji nad Dnieprem. Ale mam takie pytanie. Jest zdjęcie tego pomnika z tą flagą? Kilka zdjęć się pojawiło, tak. No wiecie, panowie, no są jakieś granice perwersji, no ale okazuje się, że nie ma. No, ja wiem, że po wojnie organizacja ukraińskich nacjonalistów zaczęła lansować tezę, że w zasadzie UPA to była ochronka dla Żydów. Jak czytaliście tą literaturę, to tam było, że lekarze tu ochraniali tych Żydów, a potem tych lekarzy wszystkich rozstrzelali. Ale taki nurt już był, no ale żeby pomniki Bandery flagami izraelskimi, ciekawe jak to w Izraelu odbiorą. Kolega śmiech. No wie kolega, to się też mi kojarzy z pewnymi historycznymi odniesieniami do sytuacji polskiej, ale nie będziemy teraz w tej chwili tego zgłębiać, bo znamy też te propozycje ze strony polskiej, że też były niektóre oddziały pełne wręcz Żydów. No ale cóż, proszę Państwa, dwie sprawy. Pierwsza sprawa niemichałkowa. Dzisiaj mamy 13 października, 80 lat temu, dokładnie 80 lat temu skończyła się bitwa pod Lenino, w której brała udział pierwsza dywizja piechoty imienia Tadeusza Kościuszki pod dowództwem generała Zygmunta Berlinga. Poniosła ciężkie straty. Bitwa trwała 12-13 października i 12 października w okresie Polski Ludowej był świętem Wojska Polskiego od 1946 roku. I pamiętajmy o tych żołnierzach, o tych, którzy polegli przede wszystkim, o tych, którzy później walczyli, przeszli cały szlak bojowy, włącznie z szlakiem bojowym już na ziemiach polskich i na ziemiach niemieckich i brali udział w zdobywaniu Berlina. Pamiętajmy o nich, bo dzisiaj są oni systemowo degradowani i wycinani z pamięci polskiej. Także kłaniamy się tym, którzy polegli. Pozdrawiamy jeszcze żyjących weteranów i kolegów ze Stowarzyszenia Tradycji LWP, chociaż oczywiście pamiętajmy, że to było Wojsko Polskie, nigdy oficjalnie nie nazywało się ludowe. A mój Michałek będzie nawiązywał też do tematu, który poruszaliśmy w pierwszej części. Otóż wspomniany już przeze mnie dzisiaj mój ulubiony paleokonserwatysta, który nie jest zwolennikiem proizraelskiej polityki Stanów Zjednoczonych, dr Paul Craig Roberts, napisał takiego krótkiego newsa, że nie ma końca zachodniej hipokryzji. I dał wpis pani Ursuli von der Leyen z października 2022 roku następującej treści. Rosja atakuje cywilną infrastrukturę, w szczególności elektryczność i to są wszystko zbrodnie wojenne. Odcinanie mężczyzn, kobiet i dzieci od wody, elektryczności, ciepła, zwłaszcza wobec nadchodzącej zimy, to akty czystego terroru. No i skomentował to Craig Roberts w ten sposób, że no a teraz, kiedy to samo robi Izrael ze Strefą Gazy i 2,3 miliona Palestyńczyków, którzy tam żyją, ona nie powiedziała nic. No i tu muszę powiedzieć, że Roberts się myli, że ona nie powiedziała nic, bo wiecie Państwo, dotarłem do takiego oświadczenia pani Ursuli von der Leyen, bardzo świeżego, 11 października 2023, skierowane do ambasadora Chaima Regewa, czyli do ambasadora Izraela przy Unii Europejskiej. I takie tylko, proszę Państwa, trzy zdania z tego oświadczenia, bo ono jest dość długie. W ostatnią sobotę, w dzień szabatu, cały świat obudził się w horrorze.
Hundreds, no, setki niewinnych ludzi zostało zamordowanych z zimną krwią. No oczywiście co do faktów wiadomo, no ale ten dzień szabatu podkreślany, prawda, w Unii Europejskiej, która robi co może, żeby stronić od jakichkolwiek skojarzeń chrześcijańskich, tutaj pani von der Leyen budzi się w dzień szabatu. No i na zakończenie ona tutaj pisze coś takiego. Jej przesłanie dla Izraela jest jednoznaczne. Europa stoi z Izraelem. Europa stoi przy swoim przyjacielu i partnerze. Także Craig Roberts nie przeczytał widocznie tego oświadczenia i stwierdziłby, że jednak nie milczała w tej sprawie, tylko wręcz przeciwnie, w pełni popiera stronę izraelską. I tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. No chociaż oświadczenie prezydenta było jeszcze bardziej mocne, bo on tam powiedział o akceptacji dla działań, które Izrael toczy. Ja chciałem tylko przypomnieć, rzeczywiście to jest Himalaje hipokryzji, bo przecież pamiętamy, co się działo w Donbasie, w Doniecku. Kilka lat ostrzałów i nie wiem, ile tam zginęło, bo mówi się o 6 do 13 tysięcy. Nie wiem, czy kolega Piskorski, nie ma chyba danych takich. I to głównie cywilu. I też Unia Europejska ani Zachód nie miał nic przeciwko. Dopiero zaczęli protestować, kiedy wybuchła wojna i Rosjanie zaatakowali elektrownię. No ale to mamy kolejny dowód. Kolega Przemysław Piasta, coś weselszego, wyborczego, czy też poważnie? O wyborczym tutaj pewno sobie porozmawiać po wyborach, natomiast teraz może niekoniecznie wyborcze, ale najpierw się odniosę do wątków już poruszonych, bo są bardzo ciekawe. Po pierwsze, na miejscu pani Ursuli nie byłbym taki gadatliwy, na miejscu innych polityków zachodnioeuropejskich też nie byłbym taki gadatliwy, bo zaprosili do siebie całe wielkie grupy muzułmanów, którzy mają jednoznaczny stosunek do tego, co Żydzi z Palestyńczykami robią. Szanowni Państwo, bo to ma wszystkie znamiona ludobójstwa, tak? Mówmy się, że ostrzeliwanie z ciężkiej amunicji, z amunicji rakietowej, terenów gęsto zabudowanych, to działanie o charakterze barbarzyńskim, tak? I nie dziwmy się, że delikatnie rzecz ujmując, nie wzbudza to entuzjazmu ludności muzułmańskiej, mieszkającej przecież już teraz masowo na terenie Niemiec, Francji czy innych państw zachodnioeuropejskich. A więc, szanowni politycy zachodnioeuropejscy, uważajcie, ważcie słowa, że sparafrazuję tutaj słynną wypowiedź Andrzeja Dudy, bo może się okazać, że za chwilę wasze ulice zapłoną i wtedy będziecie sami sobie winni. Odniosę się też do naszej rocznicy, o której wspomniał Adam, 80. rocznicy bitwy pod Lenino. Tak się składa, że to jednocześnie moje urodziny, w związku z powyższym szczególnie istotny dla mnie dzień, ale jak państwo widzicie, ja także dzisiaj mam oznakę, o której wspominał Adam, oznakę, którą otrzymałem od Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego, ponieważ my tutaj od dawna uprawiamy taką linię redakcyjną, że nie dzielimy polskiej krwi, tej krwi polskiego żołnierza wylanej za odzyskanie Polski. Nie wolno tego absolutnie robić tak, jak czynią to w tej chwili politycy na potrzeby bieżące polityczne. Absolutnie skandaliczne działanie, działanie antypolskie, antynarodowe. No dobra, to było tyle poważnych rzeczy, a teraz Michałek. Szanowni Państwo, z szerokiego świata postępu. W Portugalii nowy trend utrwala się, a mianowicie znowu mężczyzna wygrał wybory na Miss Portugalii. To już kolejne państwo, przypominam, po Holandii, gdzie również pan wygrał wybory na Miss Holandii. I to postępowy Zachód uważa za rzecz absolutnie w porządku i absolutnie trendy. Tak się zastanawiam, czy kogoś z redakcji nie wysłać na następne wybory Miss Polski. Prosimy tutaj ewentualnie Państwa w komentarzach o jakieś sugestie. Być może ktoś tutaj swoją urodą przyćmi kandydatki. Gdybym był feministką, trochę bym się obraził, bo okazuje się, że faceci są lepsi od kobiet dosłownie we wszystkim, łącznie w wyborach Miss poszczególnych państw. Ale tak mi się skojarzyło, bo niedawno mieliśmy małą aferkę odnośnie wyborów Miss w Afryce, w Zimbabwe, jeśli dobrze pamiętam, gdzie cały świat oburzył się, ponieważ wygrała nie dość, że kobieta, to jeszcze biała. A zatem, szanowni Afrykańczycy, jeśli już musicie dać kogoś, kto nie jest czarnoskóry, niech to będzie facet, to wtedy będzie to odpowiednio postępowe. Dziękuję uprzejmie. Ale nie biały. W Zimbabwe. No nie, no myślę, że w tym przypadku by wybaczyli. Tego jedno zdanie bym dodał jeszcze, jeżeli można. Do tej Portugalii, tak? Do tej Portugalii. Ja się myślę, że zwrócę tutaj do drogich pań i dziewczyn, przepraszam za to stwierdzenie, jeżeli kogoś uraża, ale mam nadzieję, że nie. Nie dajcie sobie ukraść swojej kobiecości jakimś przerobionym skalpelem facetom albo ludziom o po prostu nieuporządkowanej tożsamości, to jest po prostu zwyczajną patologią. A wam chcą to ukraść pod hasłami, że walczą o wasze prawa. Dziękuję. Ja przypomnę, że o ile Holandia mnie nie zaskoczyła, bo jest to kraj postępowy,
już w wiekach wcześniejszych. To, że to w Portugalii się zdarzyło, to jest zdumiewające. Przypomnę, przecież tam była porządna dyktatura Salazara, uchodząca za najlepszą dyktaturę w historii. A teraz mają faceta na mis kobiecy. No. Kolega Kolego, Piasta. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Zachód umiera, może już umarł, a po prostu nie zdążyliśmy się zorientować, że to nastąpiło. Cywilizacja jest na wschodzie, niczym seks misji. Ale nie na Bliskim Wschodzie. Tylko dalej. Ja mam, Michałek, dla kolegi Piskorskiego. To znaczy, który, jak wiadomo, był w samoobronie. No i im dalej od samoobrony i od śmierci Andrzeja Leppera, tym większa grupa polityków, którzy go kiedyś atakowali, go docenia. Na tle tego, tej paranoi, która teraz się dzieje. I oto Leszek Balcerowicz w wywiadzie dla Money.pl jest przerażony oczywiście programami również PO, które też się ścigają w rozdawnictwie, no i go pyta, no ale na kogo pan będzie głosował i tak dalej. No i on powiedział, że na trzecią drogę, bo tam są jakieś rozwiązania, które mu odpowiadają, ale pytający mówi tak, ale Andrzej Lepper też krzyczał, Balcerowicz musi odejść. A Balcerowicz odpowiedział tak, Andrzej Lepper na tle polityków PiSu to był Wersal. Był cywilizowanym człowiekiem mniej więcej tak. No więc proszę panów, nie wiem co na to kolega Piskorski, czy to jest satysfakcjonujące, czy raczej takie, no. No intelektualnie był cywilizowanym, przecież to wszystko, te słowa do Leszka Balcerowicza były pełną przenośnią. Leszek Balcerowicz o tym doskonale wiedział. Poza tym, już tak mówiąc o Leszku Balcerowiczu, Leszek Balcerowicz też ma jeszcze w życiu szansę, nigdy nie jest za późno. No, Jeffrey Sachs, jego przyjaciel i kolega z tamtych lat, zmienił poglądy na bardzo sensowne i krytycznie wypowiada się na temat swojej działalności z początku lat 90. Czekamy na otrzeźwienie Leszka Balcerowicza. Czyli na dalsze kroki przekroczone. A może to jest pierwszy krok właśnie. Bo nie wiem, co on na temat wojny na Ukrainie się nie wypowiada. Przepraszam, jeszcze precyzuję. Powiedział, że Lepper był dżentelmenem w porównaniu z kolegami z PiSu. Czy koledzy się z tym zgadzają? To prawda, ja potwierdzam to prawdę. No ale wiecie, no jak na tle premiera, to rzeczywiście nie jest sztuka być dżentelmenem. No, ale to, no to co, to tym jednak wyborczym czy przedwyborczym akcentem kończymy. Czekamy na wyniki i zrobimy, przypominam, najpierw z kolegą Przemysławem Piastą będziemy analizować pracę, ale w prasie jeszcze niewiele będzie o wyborach, więc specjalny program w okolicy środy i minął tydzień za tydzień. A dzisiaj już dziękuję, kolega Mateusz Piskorski. Dziękuję i do zobaczenia. Nie wiem skąd, ale nie będę tego dochodził. No na pewno z Polski. Adam Śmiech, Fabianice. Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję kolegom i drodzy Państwo, dobrze wybierzcie. No właśnie, no ale to znaczy jak? Mamy bardzo inteligentnych widzów, więc oni wiedzą. I kolega Przemysław Piasta z Poznania. Dziękuję bardzo kolegom, dziękuję Państwu. Przychylam się do apelu Adama. My Państwu nie powiedzieliśmy zasadniczo na kogo głosować, ale myślę, że wszyscy nasi widzowie wiedzą na kogo na pewno nie głosować. A to jest ważniejsze. A niektórzy to w ogóle nie idą do wyborów, ale kolega się przeciwstawia takiej postawie. Szanuję ją, ponieważ sam rozważałem, czy nie jest to właściwe wyjście. Uznałem mimo wszystko, że nie. Ale to nie tak, że ta strona, która decyduje się nie głosować, nie ma argumentów i czyni to irracjonalnie. Więc pozostaje wobec osób, które podjęły świadomie taką decyzję, w dużym szacunku. No i właśnie, to żeby nie antagonizować, to kolega tu słusznie powiedział, Jan Engelgard, Warszawa, widzimy się już po wyborach, to nieomal, proszę panów, bardzo ważna data, bo każde wybory, jak pamiętam, to są najważniejsze, bo wszyscy przekonują, że teraz są historyczne, najważniejsze, a więc przed najbardziej, ja nie tylko od 89, w całym tysiącleciu państwa polskiego są najważniejsze wybory. Do zobaczenia.